Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku na moim kanale, ja jestem Noxu i witam was w kolejnym odcinku z Clash Royale. I jak możecie zobaczyć, no to otworzymy sobie Silver Chesta, nic ciekawego z niego nie ma. I zobaczmy sobie tutaj, o dobra, mamy tutaj Crown Chesta. Sezon się kończy już właśnie tutaj niedługo, więc trzeba patrzeć, żeby tą książkę odebrać, nie? Ale dobra, ja sobie tutaj jeszcze tego dam. I w ogóle przepraszam was za to, co było wczoraj, bo wczoraj coś się nie udało i no wczoraj po prostu muzyczka była za głośno. Nie spodziewałem się tego, że ta muzyka właśnie będzie za głośna. Dobra, ja tutaj sobie tylko request dam. Powiedziałem dwa razy tutaj. I dobra, co by tutaj sobie dać? Dajmy... Może Mega Miniona. Mega Miniona powiedzmy, że zbieram. I zobaczmy, co tutaj mamy w klan... O, mamy w klanie nawet spoko, w sensie, no piecek bym wziął, ale nie wiem za co, bo za Bomb Towera niby tak, ale trochę szkoda mi tokena. I dzisiaj w sumie jest odcinek o tym, jak wbić Challengera. Dzisiaj wam powiem, jak wbić Challengera i jak to zrobić. I ja ogólnie gram w Clash Royale dość długo, bo tutaj nawet widać, czekajcie. Tu jest badg, tak to się chyba mówi. No i tutaj mamy odznaki, ile lat gracie w Clash Royale i w ogóle. Ja tutaj gram 3 lata, w sensie mam odznakę za 3 lata, gram trochę dłużej. Już. No i tutaj są wszystkie oznaki, które możesz zebrać. Najwięcej to jest chyba 5 lat i mam Challengera 2 i tutaj będę mieć na pewno wyższą niedługo. I ogólnie mój główny deck to jest Golem. Teraz zbieram chyba na upgrade Golema i ogólnie pierwsza rzecz, za dużo mówię ogólnie, przepraszam za to. Pierwszą rzeczą, jaką musicie zrobić, żeby osiągnąć duży level arenki, no to musicie mieć fajne levele kart. I jeżeli na przykład macie 5 deków dajmy i nie wiecie, którym do końca grać, to zdecydujcie się na jeden, bo ja tu mam parę deków, ale no też często gram hogiem, ale go nie ulepszam, ze względu na to, żeby utrzymać ekonomię w tym deku. I chcę mieć wszystko na 12 level i potem wszystko na 13. Wizard dałem sobie na 13, bo jest on mega dobrą kartą i po prostu Wizard bardzo duży potencjał ma i często po prostu wszystko fajnie kontruje. No i po prostu taki to jest deck, tani, fajny, no i da się nim fajnie grać. Ja sobie będę grać Battle i będę wam mówić właśnie, jak tutaj osiągnąć tego Challengera 2. Ogólnie no to, jeżeli gracie jakimś deckiem, no to musicie nim grać bardzo, bardzo długo, bo musicie się nauczyć grać deckiem. Na przykład Spellbite jest bardzo fajnym deckiem, Spellbite'a wam polecam, bo po prostu to jest deck, jak się nauczycie nim grać, to jesteście mega potężni i mega ciężko was powstrzymać, tak to się powinno powiedzieć. Więc ja polecam wam ten deck i ogólnie to jest troszeczkę odcinek, dlatego go nagrywam, bo parę osób mnie pyta po prostu, jak ty masz takie duże pucharki, ja w ogóle nigdy nie widziałem takich na oczy, czasami takie pytania dostawałem. I po prostu to jest po to ten odcinek, żeby wam to wszystko pokazać i w ogóle. Przed chwilą oglądałem po prostu odcinek jakiś dwulatek, nagrywał sobie Brawl Stars. I teraz totalnie nie umiem się wysłowić, w sensie on nic nie umie mówić i ciągle powtarzał, że siemaneczko, tą arenkę chyba wygramy i zostawcie tutaj łapeczkę w górę, coś takiego mówi, więc bardzo mnie to zbawiło, w sensie bawiło. No i no tak sobie teraz myślę i w sumie nie wiem, o czym mówić, bo zawsze jakby sam się temat nawijał, a teraz jakby nie umiem powiedzieć nic przez to, że mam tego świadomość jakby. Dobra, ja bym chciał tutaj jakoś to ciekawie, ojojojojoj. Tutaj chyba postawię tego Wizarda, bo on jeszcze princeskę skontruje. To będzie dobry Wizard. To będzie jak najbardziej dobry Wizard. O, superancko. Oh no, jednak nie jest tak superancko. Dobra, zapas sobie damy teraz, jak już jest ta czerwona linia. Ojojoj, trochę za późno chyba. No, powiedzmy. No ta princeska, no tak średnio wyszło, myślałem, że to lepiej wyjdzie. I mówię, właśnie przez to, że oglądałem wczoraj, przed chwilą takiego gościa, to teraz totalnie nie umiem się wysłowić. No, mówię bezsensowne zdania i w ogóle. Ole, coś przejechało, dobra, to się wytnie. No i ogólnie tutaj teraz zamierzam wam teraz mówić, bo bez sensu, się walnąłem, dobra, nieważne. Dobra, ale przejdźmy już może do wszystkiego, czyli jak właśnie tutaj osiągnąć Challengera 2. Na przykład dajmy 2, ja mam Challengera 2 i jakim cudem ja to osiągnąłem, bo pieprzę o czymś innym, a no, to jest odcinek o czymś innym też. Nieważne. Po prostu ja osiągnąłem Challengera 2 tym sposobem, że ulepszałem wszystkie karty tak jak należy. I to jest pierwsza rzecz, czyli ulepszać karty, które są ci potrzebne. Niepotrzebna karta, nie ulepszaj. Potrzebna karta, ulepszaj. Po prostu, jeżeli masz kartę, którą wiesz, że zagrasz może na challenge'u, nawet nie wiesz, czy ten challenge może skończyć z tą kartą, no to tej karty nawet się nie opłaca ulepszać, bo po prostu, no dobrze wiem, że to jest raczej zmarnowane, no zmarnowane gold, nie? A gold bardzo ciężko się zdobywa w tej grze. Moim zdaniem gold jest troszeczkę ciężki do zdobycia później, w późniejszym etapie gry. Na początku masz go za dużo, nie wiesz co z nim robić, wydajesz na głupoty, no i tak to wygląda. No a później naprawdę fajnie to wygląda. Ogólnie on teraz robi mega błąd, znaczy może nie mega, ojoj, te goblinki wszystkie, ten Wizard tego nie kontruje. Po prostu to była bardzo trudna walka, bo
miałem golemem grać na Inferno Tower. Czyli totalna kontra. I tutaj bym wygrał. O, teraz bym wygrał. To już była stankowana wieża. I może bym walki nie wygrał, ale na pewno bym tą wieżę stankował, co by wyszło naprawdę fajnie. Zagramy sobie dzisiaj 3 gry. To jest taki odcinek troszeczkę... No, dzisiaj miał być K-drop i dzisiaj też wlecą 2 odcinki. Dzisiaj wleci ten taki troszeczkę shorts i tam troszeczkę więcej wam powiem. Ale to miał być typowo film właśnie o jak być Challengera 2, ale też się rozgadałem znowu. Ojoj, no słabiutko to wygląda. No i ogólnie, żeby wbić także Challengera 2, o, ale dobra, to jest przewaga eliksiru. Musicie właśnie robić to, co właśnie teraz się stało, czyli przewagę eliksiru, bo to jest najważniejsze. Po takim ruchu jestem 2 eliksiry na plus i normalnie to bym golema nie położył na początku, ale w tym deku czuję się dość pewnie, kładąc golema na początku. Bo mam tutaj strasznie dużo tanich kart, na przykład garcy, na przykład Nightwish mogę zawsze wystawić, po prostu czuję się pewnie z tym deckiem, tak? Tutaj nie czuję się jakoś niepewnie, że nie mam co wystawić. I tutaj Wizard, zobaczcie jak pięknie wszystko skontruje i nawet go lock nie dotknie. I też jak ja gram golem deckiem, no to zawsze staram się tak, żeby jednostki wykładać, no nie w jednym miejscu wszystkie, tak żeby nawet na rakietę one były w zasięgu, w jednej rakiety, tylko właśnie tak różnorodnie, nie? Żeby na przykład Wizard był troszeczkę dalej od, dajmy, Nightwitchki. Tak samo w Levalunie możecie robić, że na początku wystawiacie jakąś kartę, a dopiero później wystawiacie kolejną kartę. Chyba macie pojęcie, o co myśleli, że jak tutaj macie na przykład Mega Miniona, tu leci tędy, to jak tutaj leci Mega Minion, no to wystawcie na przykład garcy tutaj, a nie, że tutaj wystawiacie także garcy. No i teraz robię kolejny błąd, przypadkowo, bo się zagadałem. I właśnie tracę eliksir. To jest częsty błąd, który ja na przykład czasami popełniam. Nie często może, ale czasami właśnie mi się zdarza na odcinku popełnić taki błąd. Ojojoj, to jest bardzo też ciężkie. Jeżeli idzie na was rush, musicie sami zadecydować, czy chcecie bronić się, czy chcecie atakować. Ja polecam przede wszystkim, no teraz robię kontrę, tak? No tutaj się obronię i z tego robię kontrę i on jakby nie ma nic z ataku, a jest skontrowany. Ja już tutaj w ten atak nie inwestuję, bo wiem, że on się nie uda. To jest atak nieudany, tutaj fireball jakiś też nieudany chyba. Ale ten atak no nie jest jakiś super. No tutaj, jeżeli on tego nie obroni, wieża jest zniszczona, ale nie chcę go kontynuować, bo ten atak nie ma potencjału. Szkoda, że ten wizard, ten zap też nie ma potencjału. Taki zap, no nie róbcie takich zapów, jeśli możecie. No, czyli możecie, ale po prostu nie misujcie zapa. Ważne jest też to, żeby spela zawsze używać w odpowiednim momencie. Czyli na przykład, jeżeli gościu ma Inferno Towera lub Inferno Dragona, a ty grasz na przykład golemem, no to musisz wtedy nie wykorzystywać spela na nic innego. Tylko jeżeli ty rushujesz, to musisz mieć akurat na to spela. Nie możesz marnować speli, bo marnowanie speli często doprowadza do porażki. No niestety, to jest dość częsty błąd. I czasami go widzę po prostu, jak oglądam jakąś gierkę czy coś, to często go dość widzę, nawet nie czasami. Dość często. Atak podwójny to też jest bardzo dobra rzecz, bo czasami nie warto już inwestować w jedną stronę. Po prostu nie warto cały czas w jedno inwestować. Czasami warto po prostu zrobić troszeczkę tutaj, tak jak ja teraz robię. On mi tą wieżę rozwali i ja zdaję sobie z tego sprawę. Ale przez to, że on wydał eliksir na atak, już nie może się obronić. Ja mu zbijam kolejną wieżę i robię go nawet może na 3 koronki. Dokładnie tak, jak widzieliście, w tym wypadku po prostu atakuję go z dwóch stron, z jednej i drugiej. I on musi się wybronić jakoś, ale nie ma po prostu szans się wybronić. To jest taki deck, który jest po prostu bardzo tani i ma golema i ma wszystko. Przez to, że mamy tutaj Fire Spirita, Guardsy, no tani strasznie jest deck, nawet nie wiem jak to wychodzi, że zawsze jest tyle eliksiru. Ogólnie brakowało mi wczoraj bardzo mało do Challengera trójki, już prawie to wbiłem, ale jakoś potem ciągle przegrywałem, jakoś nie umiałem z tego wyjść. I często jest tak, że długo tkwicie z jednej w jednej arence, musicie wtedy nawet wbić sobie... Ojoj, teraz mamy Sparkensa, nie wiem co tu dać, dam garcy i szybko dam Fireballa. Zawsze jak macie spela, to też dawajcie go przy wieży, bo to daje to, że obijacie i postać, jakby, i jednostkę, i w dodatku jeszcze obijacie wieżę, więc to jest podwójny jakby profit. No wiecie, o co mi chodzi, nie? Tutaj mamy na przykład... Ojoj. No nieciekawa rzecz tutaj się dzieje. Ale dobra, my to sobie zapujemy i tutaj no problem. Lecimy. I ogólnie, jeżeli ten wizard nie zostanie skontrowany w jakikolwiek sposób, on zrobi troszeczkę mniej od tego... Dobra, został skontrowany. To bardzo mądrze ze strony przeciwnika. Nigdy nie zostawiajcie na przykład kart takich jak Hog Rider, no podobnych kart. Na przykład jak Balon, też nie zostawiajcie takich kart po prostu samych zwierząt, bo to po prostu równa się bardzo duży damage. Teraz zostawimy Baby Dragona. No i jak widzicie, też on zadał dość sporo. No dobra, ja już teraz tutaj będę wyjeżdżać sobie z golcem. Golem tutaj musi wyjechać. I leci on na lewą stronę.
tutaj golema wystawiam na lewą stronę, bo wystawiam go, bo mam tą wieżę obitą. Mógłbym zainwestować w prawą stronę, ale wtedy on by mi zraszał tą stronę i po prostu ta strona by poległa, tak? Mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. W Lavalunie możecie także tak samo robić, albo jak hogiem wyjeżdżacie. Hogiem akurat nie, hogiem polecam bardziej chyba w drugą stronę, bo w przypadku Hog Ridera to wygląda w ten sposób, że raczej w drugą stronę polecam wam inwestować, bo po prostu Hog Ridera łatwo skontrować i wtedy on ma kontrę na was, a nie wy na niego. Chyba wiecie, o co mi chodzi, tak? Tutaj leci na przykład na mnie taki atak, ja tutaj daję garsy, no zwykła karta, na przykład możecie także Skeleton Army dać. Bardzo fajnie się tutaj spisuje, no i ogólnie chłop mnie troszeczkę ma, bo Sparky bardzo dobrze sobie radzi z golemem, nie wiem czy wiecie, ale Sparky, bo to jest po prostu świetna kontra na golema. Tak na przykład tak jak na Elite Barby, ale Sparkiego też samego łatwo dość skontrować. Dobra, ja teraz lecę znowu golemem, bo po prostu muszę przyspamić golema, bo inaczej nie wygram, jest Double Elixir i teraz zamierzam zaatakować z dwóch stron. Jeżeli on będzie bronić tą stronę, ja zamierzam zaatakować z tej strony. Znowu daję Sparkensa i po prostu tak będzie w kółko. To jest taka zabawa w wieczność. On by tego Sparkensa dawał tak długo, no ażby po prostu wyszło to bez skutku, tak? Do skutku będzie dawał tego Sparkiego. Daję teraz tutaj Wizarda i dajmy takie coś może. Kolejny atak chcę zapować jak najpóźniej, żeby jak najdłużej czasu zaoszczędzić. I teraz on mi tutaj dał kolejnego Fireballa. Jak widzicie, jest mój gościu pod wieżą. I teraz jest troszeczkę ryzykowne to, co robię. Ten golem jest strasznie ryzykowny. Oj, dokładnie. On bardzo teraz dużo jednostek mi przyraszuje i to może być koniec dla mnie. A tutaj mi, patrzcie, bardzo tanie mnie skontrował. I to jest właśnie to. Ja tutaj głupi błąd zrobiłem. Może nie głupi, ale dość często. Częsty błąd. Czyli po prostu... Oj, myślałem, że ten Sparky uderzy już, naprawdę. Już się bałem. Tutaj teraz, no, kontrowałbym to, bo to jest dość mocny slumberjack, ale taki mega minion na spokojnie sobie jakoś tam poradzi. Teraz daję golema i daję na drugą stronę, bo on Sparkiego postawił tam, to ja teraz muszę dać golema na, dla odmiany troszeczkę na drugą stronę, bo czemu nie? Jak widzicie, no nie idzie mi tutaj najlepiej. Daję tutaj garcy, tak spróbuję je dać na trzy strony, nie udało mi się niestety, ale garcy są mega OP na Sparkensa. Ojej, troszeczkę słabo to wychodzi. On mnie skończy na spela. Pamiętajcie także, że możecie przeciwnika wykończyć na spela. Nie tylko przeciwnik może kończyć was na spela. I możecie po prostu takim sposobem właśnie wychodzić na wygraną, tak? Darmowe pucharki zawsze się liczą. Zawsze, jeżeli wychodzicie... No i właśnie, on mnie kończy na spela. Po prostu on przedłuża, żeby skończyć na spela. Ten odcinek... Nie będę robić kolejnej walki, bo ten odcinek trwa 12 minut i to już jest wystarczająco, tak stwierdzę. Bo po prostu... Nie ma sensu robić kolejnej walki. Ja już wszystko powiedziałem, to co miałem. Bardzo wam dziękuję za obejrzenie tego materiału. I to był troszeczkę nieprofesjonalny materiał. Troszeczkę tutaj powiedziałem, ale także... No... Dużo też mówiłem rzeczy, których nie powinienem powiedzieć. Będę się starać robić takie typowe odcinki, że jeżeli mówię, jak osiągnąć Challengera 2, to po prostu robię tam na przykład 10 porad, jak to zrobić i po prostu kończy się na tym film. A tutaj robiłem gierkę i po prostu cały czas mówiłem. Jeszcze pojawi się na dniach, czyli najprawdopodobniej jutro, challenge zzywa się tego DeSantis Healing. No i takie challenge, jak już będzie zmiana kontentu na moim kanale, to takie właśnie dłuższe odcinki jak wczoraj będą pojawiać się na drugim kanale. A ja wam bardzo dziękuję za oglądanie tego materiału, życzę wam miłego dzionka i na razie.